Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku z Bibliotecznej Półki przygotowałam dla Państwa 666-stronicową publikację, której grubością przeraził się sam twórca. Ta sporych rozmiarów książka, z niejednej półki wywiady, to zbiór rozmów z 37 osobami o ich inspiracji do tworzenia książek, o współczesnym świecie i jego problemach, o polityce i życiu oraz otaczającej nas rzeczywistości. Trafnie zadane pytania wyciągają z rozmówcy informacje, które pozwalają poznać go jako człowieka, a nie tylko autora znanych nam książek, zarówno polskich, jak i zagranicznych. 5 z nich to nobliści, a 6 zdobywcy nagrody literackiej Nike. Wielu autorów, wiele historii, wiele osobowości, wzbogaconych dzięki Joannie Ryszlinek, która wykonała obrazki przedstawiające autorów. Publikacja jest debiutem literackim znanego dziennikarza Michała Nogasia, będącego zarówno pisarzem, jak i osobą prowadzącą wywiady. Tworząc kompendium wiedzy o wybranym kręgu literackim, przeprowadził wiele rozmów przez wiele godzin, podróżując, słuchając, zapisując, a także sklejając wszystko w piękną całość. Niegdyś wraz z Wojciechem Manem zajmował się kulturą w Radiowej Trójce. Tam prowadził program o nowościach książkowych, zapisując rozmowy. Starał się uchwycić rytm, w jakim autor się wypowiadał, by w takiej formie trafiła do czytelnika. Pokrótce chciałabym Państwu przedstawić kilkunastu wybranych autorów. Pierwszym jest norweski autor Jo Nesbø, znany najbardziej z kryminałów z policjantem Harrym, którego powieści zostały przetłumaczone na 50 języków. Kolejna jest Annie Proulx, która napisała debiutancką powieść dopiero po 50. Jej twórczość osadzona jest mocno w życiu amerykańskiej prowincji, zwłaszcza północno-wschodnich Stanów USA. Duże znaczenie w jej powieściach odgrywa motyw przywiązania do rodzinnej ziemi. Następna autorka to prawniczka mogąca pisać swoje powieści w każdym miejscu, bo jest świadoma tego, iż każdą myśl może zanotować niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Amerykańska pisarka Elizabeth Strout zadebiutowała mając 42 lata. Jednym z autorytetów pisarki jest Alice Munro, która jest kolejną rozmówczynią dziennikarza. Elizabeth Strout mówi o niej, że jest mądra, ale nigdy przemądrzała. Zna życie, umie opisać wszystkie jego odcienie. Nie było łatwo spotkać się z Munro po jej wycofaniu się z życia literackiego. Tracąc wszelkie nadzieje, autor wywiadu nieoczekiwanie natknął się na nobliskę w kawiarni. Ale wywiad nie powstał, gdyż pisarka wszystko, co do powiedzenia miała, zawarła w swoich książkach. Trzeci wywiad w książce dotyczy Marka Edelmana, jego postawy oraz powojennej Polski, opisanej w książce Zdążyć przed Panem Bogiem. Hanny Kral. Zdaje się, że cała wiedza sprowadza się do tego, czym jest dobro, czym jest zło. Przeszłość nie tyle znika, ile traci znaczenie. Książki autorstwa Margaret Atwood niektórzy uważają za prorocze. Ona sama jednak uważa, że nie przewiduje przyszłości, lecz jedynie posiada zdolność obserwacji i umiejętność wyciągania wniosków z błędów przeszłości. Wszystko, co opisuje w swoich książkach, to sytuacje, które już miały miejsce. Takie, do których może doprowadzić obecna polityka. Margaret jest kanadyjską pisarką, poetką oraz aktywistką ekologiczną i społeczną. Kolejna rozmowa to wielkie poświęcenie dla dziennikarza. Michał Nogaś musiał pokonać swoją chorobę morską, przepływając trasę promem, gdyż do domu autora nie było dojazdu samochodem. Nawet ciężka podróż nie powstrzymała go od rozmowy z tureckim pisarzem Orhanem Pamukiem, autor, który w swoich dziełach przedstawia Stambuł. O polskiej noblistce z 2019 roku słyszał chyba każdy. Wywiad z Olgą Tokarczuk odbył się w domowej atmosferze, przy wspólnym posiłku.
dowiadujemy się z niego, że nie posiada ona tylko talentu pisarskiego. Z wywiadu z Mariuszem Szczygłem dowiadujemy się, co czyta autor. Lecz ja dzisiaj pragnę przedstawić książki publicystyczne oraz reportaże dziennikarza, który przyznaje się, że tylko raz przeczytał swoją książkę po wydaniu. Był nią Gotland. Po 10 latach można było przeczytać poprawiony tekst tego utworu. On od tego czasu już tego nie robi. Dorota Masłowska, autorka współczesnej polskiej prozy, dramatów, esejów. Jej debiutancka powieść Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną to spojrzenie na życie żyjącej od imprezy do imprezy młodzieży z blokowisk. Wiesław Myśliwski, polski autor książek opartych na swoim doświadczeniu, w których zawarte są różne prawdy o świecie. W wywiadzie wskazuje na istotę miłości w swoim życiu, a także jej wpływ na pisanie. To nie literatura jest w życiu najważniejsza, ale miłość. Przyznaje również, że nie ma życia, kiedy zaczyna pisać. W którejś części wywiadu role się odwróciły i to Nogaś był zapytany, czy wyobraża pan sobie człowieka pozbawionego lęku? Sam odpowiedział na pytanie, nie ma takich. Lęk jest rodzajem cierpienia, ale również źródłem naszych marzeń, naszych czynów i dążeń. Jerzy Pilch, ostatnie spotkanie z jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy współczesnych, publicystą, dramaturgiem, scenarzystą filmowym, przed śmiercią wydał około 30 publikacji. Mario Vargas Llosa, peruwiański pisarz, w swoich książkach opisał wiele wydarzeń ze swojego życia. Napisał ponad 30 publikacji, z których kilkadziesiąt przetłumaczono na ponad 30 języków. W wywiadzie przyznaje się do chęci wydania kolejnych utworów. Zajmuje się także eseistyką, literaturą faktu, tworzy sztuki teatralne, a swoim czytelnikom życzy, by udało im się bezboleśnie przetrwać trudny czas pandemii. W książce, którą dziś Państwu polecam, zawarte są także wywiady z takimi nazwiskami jak Knasgard, Wasmo, Świetlicki, Brom, Auster, Hertzmans, Swietłana Aleksiejewicz, Javier Marias, Marcin Wicha oraz różnego rodzaju innymi autorami. Indywidualne podejście do autora pozwala stworzyć ze swoim rozmówcą więź i szczerze porozmawiać. Polecam przeczytać i poznać bliżej swoich ulubionych autorów, albo też przeczytać wywiad z nieznaną osobą, który spowoduje, że zapragniemy zapoznać się z jej twórczością. Z niejednej półki to duża dawka dobrej lektury. Myślę, że jest to twórczość, do której warto wracać, gdyż za każdym razem możemy odkryć całkiem inną rzecz, a czytanie jej to czysta przyjemność. Dziękuję.